Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Dana jest funkcja f określona wzorem f od x to się równa minus wartość bezwzględna z x. Ta funkcja przyjmuje wartości ujemne dla. Jak się za to zabrać? No można dwojako. Powiedzmy tak, najpierw sobie zapiszmy tą naszą funkcję, czyli mamy f od x równa się minus wartość bezwzględna z x. Teraz samo wyrażenie wartość bezwzględna z x, samo wyrażenie wartość bezwzględna z x, ono jest zawsze większe równe od zera. No bo wiemy, prawda, że wartość bezwzględna z minus 5 to jest 5, natomiast wartość bezwzględna z 5 też jest piątką. Czyli cokolwiek ja bym za x nie wstawił, to jest zawsze dodatnie. Ale z przodu stoi minus. To jeśli, skoro samo to jest zawsze dodatnie, a z przodu stoi minus, to całe to wyrażenie jest zawsze mniejsze równe od zera. Ono jest zawsze mniejsze równe od zera. I teraz oni się pytają, kiedy ta funkcja przyjmuje wartości ujemne. Ujemne to znaczy, że ostro mniejsze od zera. Ujemne to znaczy, że takie. No to skoro to wyrażenie jest zawsze mniejsze równe od zera, no to sprawdźmy, kiedy ono jest równe 0, czyli kiedy minus wartość bezwzględna z x równa się 0. Przyrównujemy do 0, mnożymy stronami razy minus 1, żeby pozbyć się znaku ujemności, czyli mam moduł z x jest 0, czyli pytanie, kiedy wartość bezwzględna z x jest 0? No wtedy, gdy x jest 0. Czyli gdy x jest 0, no to to wyrażenie jest 0, no i od razu oczywiście spełnia nierówność mniejsze równe od 0, spełnia tak jakby tą kreseczkę, czyli równe 0, a kiedy całe wyrażenie jest ostro mniejsze od zera, kiedy całe wyrażenie wartość bezwzględna minus wartość bezwzględna z x mniejsze od zera, no to odpowiedź wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do liczb rzeczywistych, odjąć to 0. Odjąć to 0, bo w zerze jest 0, a 0 nie jest liczbą ujemną. Czyli odpowiedź D.